Chiny nadal uważają, że ich kraj nie ma nic wspólnego z wybuchem epidemii COVID-19, ale nie wyraziły też zgody na przeprowadzenie przez zagraniczne instytucje dochodzenia. Ponadto wprowadziły coraz bardziej rygorystyczne zabezpieczenia w laboratoriach wirusologicznych. Ale w Chinach jest tylko jedno tak wyspecjalizowane laboratorium tego typu i znajduje się ono w Wuhan, czyli dokładnie tam, gdzie zaczął się ten cały horror. Czy nie wydaje się Wam to dziwne? Czy Wuhan faktycznie leży u źródła zarazy? Wiele mówi się o tym, że wyciek wirusa z laboratorium jest po prostu niemożliwe, ponieważ nie można pracować ze śmiertelnymi wirusami, nie zdając sobie sprawy z grożącego niebezpieczeństwa. A może jest inaczej? Pierwszy znany na całym świecie chiński koronawirus zdominował media w 2003 roku. To SARS. Przeniósł się z nietoperzy na cywety, a wraz z nimi trafił na targi. Pojawił się w chińskiej prowincji w mieście Wuhan w listopadzie 2002 roku. Po pacjencie zero nastąpiło bardzo szybkie i nieoczekiwane rozprzestrzenianie się wirusa, które zaskoczyło nawet samych lekarzy. Zanim udało się pokonać SARS, zdołał przeniknąć do 30 krajów i zainfekował 8 tysięcy osób, z których 774 zmarło. Podobnie jak w przypadku COVID, nie istniała żadna skuteczna metoda leczenia, szczepionka czy lek, a samo leczenie SARS polegało jedynie na łagodzeniu objawów. 4 kwietnia 2004 roku wykryto SARS u absolwentki studiów magisterskich zajmującej się wirusologią w pekińskim laboratorium. O tym, że jest zarażona, dowiedziała się dopiero po opuszczeniu laboratorium i przebyciu normalnej drogi do domu. Niewiele brakowało, aby wybuchła kolejna fala globalnej pandemii. 2 tygodnie później podobna sytuacja miała miejsce w przypadku kolejnej pracownicy tego samego laboratorium. Wszystko związane z pandemią wywołuje ogrom emocji. Podobnie jest z teoriami spiskowymi odnośnie jej źródła. Po serii wzajemnych oskarżeń między Stanami Zjednoczonymi a Chinami o odpowiedzialność za ten stan, wzrok całego świata skierowany jest na azjatyckie supermocarstwo. Na początku maja 2020 roku były sekretarz USA w administracji prezydenta Donalda Trumpa, Mike Pompeo, w wywiadzie dla BBC powiedział, że istnieją bardzo mocne dowody na to, że wirus naprawdę pochodzi z wuhańskiego laboratorium. Podkreślił on, że Chiny odmawiają współpracy w celu wyjaśnienia źródła pandemii, uniemożliwiając tym samym pracę amerykańskim ekspertom i najlepszym lekarzom. Mówił jeszcze, że nie mogą zdobyć próbki wirusa, który powinni dokładnie zbadać, aby dowiedzieć się, z czym mają do czynienia. Sam Donald Trump mówił, że Chiny coś ukrywają i groził im surowymi sankcjami. W oficjalnych wyjaśnieniach źródła pochodzenia nowego typu koronawirusa podaje się pojawienie się zmutowanego wirusa na targowisku rybnym w Wuhan, gdzie oprócz ryb sprzedaje się także węże, nietoperze oraz różne ssaki i ptaki. Żywe i martwe zwierzęta, prawdopodobnie bez odpowiedniej higieny, zatłoczone targowisko i nienależyta dbałość o przechowywany towar przyczyniły się do powstania śmiertelnej mutacji, która przeniosła się ze zwierzęcia na człowieka. A cała ta histeria rozpoczęła się od posta opublikowanego na Instagramie. Młoda blogerka kulinarna z Chin, Wang Mengyun, umieściła post ze zdjęciem, na którym konsumuje nietoperza, co od razu rozpętało gwałtowną burzę obrzydzenia, hejtu, a nawet gruźb śmierci kierowanych pod jej adresem. Autorka nie zdążyła nawet wyjaśnić, że zdjęcie pochodzi z 2016 roku i nie zostało zrobione w Chinach, tylko na wyspie Palau w Mikronezji. Jednak ludzie pozostali głusi na jej wyjaśnienia i obarczyli ją winą za rozprzestrzenienie się wirusa. Prawdziwy pacjent zero, czyli pierwsza zarażona osoba, prawdopodobnie nigdy nie jadła mięsa nietoperzy na wuhańskim targowisku.
Ponadto lokalni mieszkańcy nie mają w zwyczaju jedzenia mięsa nietoperzy. Wydaje się coraz bardziej oczywiste, że targ rybny nie był jedynym miejscem pochodzenia wirusa. Wuhan jest siedzibą Instytutu Wirusologii prowadzonego przez Chińską Akademię Nauk. Dojazd z niego na targowisko zajmuje samochodem 30 minut, ale znacznie bliżej targowiska znajduje się Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, które mieści się na końcu ulicy. Właśnie tam w 2012 roku prowadzono badania nad ogniskami koronawirusa u nietoperzy. Badano zwłaszcza te typy wirusów, które także mogły się przenosić na ludzi. W chwili wybuchu epidemii w laboratorium przebywały setki nietoperzy, a naukowcy testowali na nich co najmniej 11 nowych szczepów wirusa SARS. Czy wobec tego COVID-19 mógł być jednym z nich? Tak czy inaczej, obu laboratoriów w miejscu uważanym za punkt zero jest więcej niż podejrzana. Amerykański ekspert bioinformatyki Trevor Bedford uważa to za niemal pewne, że transmisja wirusa miała miejsce na jednego konkretnego człowieka, od którego wirus rozprzestrzeniał się na coraz większą liczbę osób. Ale jak doszło do zarażenia pierwszego człowieka? Mówi się, że mógł to być całkowity zbieg okoliczności lub wypadek. Jeden przypadek pasujący do modelu transmisji wirusa opisał Lei Xiao. Kilka tygodni przed wybuchem epidemii jego kolega został zaatakowany przez nietoperza, który miał kontakt z krwią i odchodami innego zainfekowanego nietoperza. Mężczyzna miał świadomość zagrożenia, dlatego od razu sam narzucił sobie kwarantannę. Ale mimo to nie można wykluczyć, że i tak mógł kogoś zarazić. Czy Tian może być pacjentem zero? Krążą inne przesłanki sugerujące, że laboratorium w Wuhan ma coś wspólnego z pandemią koronawirusa. Kolejną jest ogłoszenie o pracę opublikowane 18 sierpnia 2019 roku, w którym poszukiwano absolwenta studiów podyplomowych do pomocy naukowej w badaniach koronawirusów u ludzi i nietoperzy. Ogłoszenie zwróciło szczególną uwagę, ponieważ poszukiwano osoby, która zajmie się badaniami molekularnych mechanizmów, które pozwalają koronawirusom przez długi czas pozostać nieaktywnymi, bezobjawowymi w organizmie zakażonej osoby. A jest to właśnie jedna z typowych cech COVID-19. To dlatego tak ważnym jest pozostanie w kwarantannie przez 2 tygodnie, ponieważ tyle zajmuje wirusowi okazanie swojej obecności. Kolejną przesłanką jest udział 2 pracowników z Wuhan w międzynarodowym eksperymencie, który przeprowadzono w 2015 roku. Celem jego było stworzenie nowego typu koronawirusa, zdolnego do zarażania ludzi. Wiele naukowców ostrzegało przed kontrowersyjnym eksperymentowaniem i twierdzili, że nie ma potrzeby ryzykować, wytwarzając sztucznego wirusa, który może się wymknąć spod kontroli. Patrząc na to wszystko, można stwierdzić, że to człowiek jest odpowiedzialny za wybuch pandemii koronawirusa. Co wy o tym myślicie? Piszcie w komentarzach. Więcej ciekawych filmów możecie znaleźć na moim nowym kanale Sekrety Planety. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia w kolejnym strasznym odcinku.